One. Okej, okay, hej, hello, witam serdecznie i lecimy dzisiaj z grubym zwierzem Panini Prizmy i to rocznik 23-24, czyli Wiktory na pokładzie i inne ciekawostki. Można tutaj naprawdę coś fajnego uszczelić, a czy nam się uda, to zobaczymy. Także witam, hej, hej Wojtku, cześć czołem. Tutaj gdyby ktoś pytał, dlaczego spóźnienia, no to wiadomo, że tam gdzieś parę rzeczy wam tutaj ułatwiłem, gdzieś wymianki były do końca, a poza tym chyba muszę wam troszkę ograniczyć te odpowiedzi na różne tam pytania. Jakąś ciszę breakową zarządzić zawsze, bo jak jest 1000 pytań plus telefony, to później są z tego tytułu jakieś tam opóźnienia. Także no niestety nie jestem wszystkiego w stanie ogarnąć, a zwłaszcza wszystkie odpowiedzi na różne nurtujące was pytania. To tak pokrótce. Widzę tą prywatną wiadomość. Widzę. Siemanko, Aniza. Siema, Sebastian. No to co, to lecimy z tym breakiem. Naprawdę grube rzeczy na pokładzie. Jak będziecie grzeczni, to może jeszcze kiedyś będzie ten prizm. Ale to jak będziecie grzeczni. Okej, okay. Dobra, to lecimy z listą, lecimy z tematem. Oczywiście prizmy, tutaj dużo ciekawostek. Prizm to legendarny w ogóle, bardzo tutaj, zwłaszcza w Stanach, ceniony. W Polsce jakoś, kurczę, tak nie do końca chyba. Prizm, wiadomo, tu są takie rzeczy, że głowa mała do wyciągnięcia. Najbardziej topowe karty to oczywiście karty rookie, które wchodzą naprawdę w bardzo sympatycznych cenach, zwłaszcza limitowane, a już czym niżej, tym lepiej. Tu nie będę was może mocno zanudzał tym wstępem. A więc co? No to good luck, szczęścia, zdrowia, pomyślności. Lecimy z tym tematem. I to myślę, to jest chyba premiera, jeśli chodzi o Polskę, jeśli chodzi o hobby boxa, no ale to jest premiera czy nie jest. Czas otworzyć grubego zwierza. No to lecimy pierw z listą. Była jedna wymianka z tego, co zauważyłem. Gdybym coś tutaj przeoczył, to od razu dawajcie znaka. To coś tutaj jeszcze pozmieniamy. Mówisz? A to może się coś zadzieje. My zawsze grzeczni jesteśmy. Okej, dobra. No to lecimy. Oczywiście w nowej nomenklaturze, czyli z wszystkimi osobami podejrzanymi RODO Team. I tak, David M, David M, Detroit Pistons, Wojciech P, Golden State Warriors, Jakub KR, Utah Jazz, Ania S, Philadelphia 76ers, Kuba Rutoka dokonał trade'u, Denver Nuggets za Milwaukee Bucks, Mateusz M, Los Angeles Lakers, Sebastian K, Wilki, Minnesota Timberwolves, Dawid P, Boston Celtics, PJ, Houston Rockets, Paweł L, San Antonio Spurs, na razie najszczęśliwsza morda w mieście, Edwin Van der Sar, Charlotte Hornets, też grubo, Maciej będzie miał Chicago Bulls, Wojciech P, Cleveland Cavaliers, Jakub M, Orlando Magic, Patrick P, Golden State Wizards, Michu, Atlanta Hawks, Arkadiusz B, Dallas Mavericks, Mick Polarny, Indiana Pacers, Kuba, Toronto Raptors, Łukasz C, Clippers, Jakub M, Portland, Kuba J, Phoenix Suns, Patrick P, OKC, Daniel P, Nowy Jork, Arkadiusz B. Ja mam taką kurę polewkę, ale się muszę przyzwyczaić do tych skrótów. Memphis Grizzlies, Bartek W, Brooklyn Nets, Emilia B, Sacramento Kings, Arek dokonał wymianki wcześniej, wspominałem z Kubą i to jest Milwaukee Bucks, Eliza W, Jurans Pelicans i Harry Jordan Miami Heat. Okej, no dobra. Bump card spisuj. Dobra, okej, Wojtku. No fajnie będzie. Tak, kalejdoskop to nowości. Zgadza się. Tak, a reszta to praktycznie się nie powtarza. No oczywiście, jeśli chodzi o wersję tutaj może jakichś nowych limitów i tak dalej, czy kolorystycznych wersji, to oczywiście są też rzeczy, które są nowością. Jordan Hawkins. Okej. Okay. No dobra, to jak starym zwyczajem kadyka otwieramy Prizma, także ja bym tutaj proponował od razu już następnie zacząć marudzić.
Dobra, tu się ładnie to prezentuje. Zobaczcie sami w środku. Aha. O, tak to się ładnie prezentuje. I będziemy sobie otwierać. I zrobimy tak troszkę randomowo to otwieranko. Fajnie, kurczę. Są emocje. To otwieramy! Zdrowia, szczęścia, pomyślności jeszcze raz. Także jedziemy z koksem. Pierwsza paczka, debiut Panini Prism. I oglądamy, patrzymy i kibicujemy, żeby tu coś fajnego wleciało. Yes! Jeszcze pachnie świeżością. nie będziemy się tutaj mocno spieszyć. Nikola Jokic, Jalen Suggs, Jaylen Brown, Tyrese Haliburton, pierwszy rookie, Colby Jones, Sacramento Kings, Houston Rockets, proszę, Yao Ming, stary dobry Yao Ming, Zach LaVine, Kaleidoskop, proszę, proszę, Chicago Bulls, oj, chyba Silverek, o mordę, czarne, a nie, dobra, podpucha, Utah Jazz, Colin Sexton, proszę, pierwszy silverek. O, i to jest? Red. Indiana Pacers rookie, Jarrus Walker, Indiana, proszę bardzo, jest redzik, zaraz będziemy oglądać. Opa. Limitka do 7-5, 3-7, 7-5. Rookie Jarrus Walker. A damy tą muzyczkę. Graj, cyganie, graj. Josh Green, Victor Oladipo i Jalen McDaniels. Jest rookie. Rookie limitka do 7-5. I to jest mich polarny. Gratulacje. Jest limitka do 7-5. Redzik. Proszę, proszę, jaki ładny redzik. Red Wave. 37 to 75, czyli do 75. Limitka rookie. Brawo, brawo, jest wspaniale. Brawo, doskonale. Ładna karta, ładnie wygląda. Naprawdę prizmy, kurde, świeżością czuć. OK, lecimy dalej. Jamal Murray, Davis i Ivy, CJ McCollum, Isaiah Wong. O, myślałem, że to ten drugi. Dobra, ale jest Amari Bailey, Charlotte Rookie. Proszę, Luck of the Lottery. Bilal Kulubali. I Silverek. Firefox Silver, Tyrese Haliburton. Pięknie, ładnie, sympatycznie, Indiana jedzie. I tu jest, okej, okay. Może będziemy mieć autografa teraz. Kevin Knox dla Portland. Newport, znowu Indiana. I Memphis, Derrick Rose. No to lećmy teraz, zobaczmy, co tu w trawie piszczy. Dopiero się za... A, Łukasz, no tak. Dobra. Jest blue wersja. Czyż Bałtosik? Toronto Raptors! Big Dick! Brawo! Do 199! Jest blue! Blue. Grady Dick, Toronto Raptors. Limitka. Jest, Grady Dick. Dajcie teraz muzyczkę. A ja. Graj, cyganie, graj. No, na razie sami militami jedziemy. I oczywiście Tyrese Haliburton. Też go do topasa wrzucimy, tego silverka. No, Indiana może już iść spać zresztą. Gdyby ktoś pytał. Jepipi. Nie było. Okej, lećmy dalej. Na razie dwie paczki. Mm-hmm.
To teraz pierwszą sobie może zróbmy. Kogo nie było? Katie Hardy, Ryan Rupert. O, sorry, jeszcze tutaj był LeBron James. O, oni byśmy zapomnieli. Proszę bardzo, Ryan Rupert, rookie. Alan Iverson. Brawo. Brooklyn, Jalen Wilson, rookie. Prize Break, Dallas Mavericks. Curry, Irving. Prize Break. I Silverek. Cleveland Cavaliers, Evan Mobley. Red Ruby chyba, Orlando Magic, Joe Ingles. I mamy coś dla Nowego Jorku, Dante DiVincenzo, Grant Williams i Seth Curry. Red Ruby. Mobleyówka, Silverek. Okej. Okay. To teraz sobie może tu, o, tą paczkę. Miles Turner, OG, Jabari, Breeze na S, ruki, Nikolajowicz, kolejny Rukas to Julius Trotter, Denver Nuggets. I to jest jeszcze nie. Chris Murray, rookie dla Portland. I to jest też chyba, tak, Toronto Raptors. Jest Red Ruby. I rookie, yes! O kuźwa, kto to? Philadelphia, Ricky Kulnik, czwarty. Ale jest, ładnie się podpisał Ricky. Brawo, gratulacje dla Rickiego. Sensational Signatures, Philadelphia 76ers. Sorry, nie znam gościa. Lonnie Walker. Petrus Filip, rookie. I rookie Joe Hauser. Kurna Wacław. Do 4-9 limit. 3-6 na 4-9. Proszę bardzo. Nie wiem, zagramy muzyczkę, co tam. Kto tam ma Filadelfię? Czyżby Ania? Tak, Ania ma Filadelfię. Ricky. Rookie auto. Można. Lecimy dalej. Lauri Markkanen, Julius Randle, Draymond Green, jest Bilal Koulibaly, Wizards, Giannis, Utah, Tyrone Hendricks i Galanto, Kaleidoskop. Kaleidoskopik, no. Cleveland Cavaliers, Red Ruby, San Antonio, Manu Ginobili. O, i chyba znowu mam odwróconą kartę, więc może zrobimy taki myk. Szybki. DeAndre Jordan, Vanderbilt i rookie Azulas Tubelis. Kurna, Wacław. Człowiek nauczy nowych zawodników. Dobra, a my sobie będziemy teraz patrzeć, co tu jeszcze. Orange. Tak wygląda na orange. Ruki, nie ruki? Cleveland Cavaliers! Ivan Mobley, proszę, jaki Cleveland! Do 4-9, limitka 14-9. Ivan Mobley, limitka. Yes, orange. 4-9. Cleveland tak po cichutku coś tutaj sobie zbiera. Zaraz go tutaj damy też. Oczywiście zajmijmy się oczywiście też Manu. Trzeba marudzić mocno i samo nie ma wyjścia.
Jojojo. Kuminga, Fox, Bradley Beal, Toronto, Vince Carter, Jezi, Scoot Henderson, Portland, Lakers, Magic Johnson i Giannis, Kaleidoskopik, proszę bardzo. Zwykła wersja i Red Ruby, Lakers, Rui Hachimura, proszę, proszę. I chyba Silverek. Też kalejdoskopik. Tak, Luka Doncic! Kalejdoskopik! Brawo, brawo, jest wspaniale. Brawo, brawo, doskonale. Mamy też Lukasa Wezenkowa, Lakers kolejny Cam Reddish i Dyson Daniels. No, piękna Luka tutaj. No, trzymam kciuki, żeby coś wpadło jeszcze tutaj. Dla Memphis i dla tam innych. Tutaj. Radio słuchaczy. Rzucę jeszcze parę kart i lecimy dalej z tematem. Co, połóweczka już za nami? Chyba tak, 5 czy 6 zostało. Tak, połóweczka za nami. To lecimy tak. O, blue będzie chyba. Karl Anthony Towns, Damian Lillard, Rudy Gobert. O, jest Anthony Black. Dejounte Murray. Brandon Miller. Ładnie, ładnie. I proszę, mamy dla Houston Jalen Green, Fireworks i blue. Indiana Pacers. Indiana dzisiaj, kurde, lubi nasze breaki, widzę. Miles Turner. Blue. O kurde. Momento Sacramento, bo coś tam jeszcze fajnego widzę. Robert Williams, albo mi się zdaje. Malakim Braham. Sparkle? Tu się jedna przykleiła jakby karta. Lukensdort. White będzie. Tylko pytanie, kto to jest? Detroit Pistons, Joe Harris. A tutaj oczywiście 199 Blue, Miles Turner. Joe Harris do 107.5. White. Była lepura Luki. Ale Luka była dobra. Kalejdoskopik, była jakaś Luka tutaj. Piękna silverka. Jest. Joe Harris. Kurde, myślałem, że do Detroit to będzie kto inny. Tak mi się gdzieś tutaj oczy kłamały. Że to będzie, kurde... Ausar, ale to nie. Dobra. Tu chyba przelotówka jakaś. Keegan Murray, Clarkson, Bogdanowicz. O, proszę, karmelówka. Karmelo Anthony Towns. Jest i Jordan Hawkins. Proszę bardzo. Ben Shepard. Jo, i Silverek. Houston Rockets, ale to tylko Fred Van Fleet. Ruki, jest drugi! Autograf Utah Jazz! Bryce na S, Utah Jazz, ale po prostu autograf top. Większego ślaczka nie można było trafić. Po prostu Szegmalina. Harrison Barnes, AJ Griffin i Andre Drama. Króciutka muzyczka, jest dla Juta tutaj, Bryce na S. Elegancja Francja. Okej, wrzućmy parę kart i zaraz. I lećmy dalej z tematem. Jeszcze coś tu zostało. Mówisz, co jest ten? Tutaj będzie tak. Tobias Harris, Michael Bridges. Jest, Brandon Podziemski. Ale momentu, bo jeszcze znowu tu się jedna karta zapamiętała i to jest Kawhi. Brandon Podziemski. Podziemski. Paul Pierce. O, Casey. Cason Wallace. O, jest Lottery. Taylor Hendrix. Jimmy Hendrix, Utah Jazz. Lack of Lottery. Red Ruby. OKC. Jalen Williams. Fajny Williams. I Silverek.
Lakers, D'Angelo Russell. No szkoda, że nie ktoś lepszy z Lakers, na przykład LeBron. Okej, i lecimy dalej. Al Horford, już będą bazóweczki. Wendell Carter Jr. i Mojżesz Moody. Okej. Nie taki Hawkins, a to trzeba, trzeba dokładnie określić. A nie, było coś mówione, że jakiś kolorek. I ostatnie trzy paczki nam zostały jeszcze. Chodzi sercik. Tyler Hero, Brandon Ingram, Kevin Miłość, o, Stephen Curry, Logoman, Trace Jackson Davis, Golden, Rookie, o, proszę, jest ją, Jason Kidd. Będzie nam tu Kidd wciskał. O, proszę, Frotal, Katie, Phoenix Suns. I to jest właśnie jedna z nowości. Phoenix Suns. A tu Hyper chyba. Charlotte Hornets! Nick Smith Jr. Ach, tak blisko było tego drugiego pana. Jest Hyperek. Silverek, Silverek. Luck of Lottery! Grady Dick! Hololo! Proszę bardzo. Toronto dzisiaj. Oscar Twimby. Indiana. Malik Beasley i Derrick White. Jest Hyperek, Nick Smith Jr. O, chyba topki będę musiał sobie uzupełnić. A, jeszcze mam. Silverka. Toronto dzisiaj zachwycone. Big Dick. Big Dick! I ostatnie dwie paczki. Zobaczymy. No, Wiktora nie widać, nie widać, nie widać, nie widać, nie słychać. Austin Reeves, Emmanuel Quickly, Scary Terry, Shadon Sharp. Okej, okay, uwaga, uwaga. A, już widzę dobrą kartę. Kenyon Jones. Jest! LeBron James. Fireworks. Szkoda, że tylko zwykła wersja, ale każdy LeBron, dobry LeBron. Silver. Milwaukee Bucks. Malik Beasley. Silver. Hyper. Lakers rookie. Demoy Hodge. Hyperek. Czyli tam uczymy się rukasów. Lakely Black. Charlotte. I później już bazóweczki. Kobe White i Jaden McDaniels. I ostatnia paczka. Pum, 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 pum. Coś tu jest. Tylko pytanie co? Curry Ring. Kenneth Lofton. The Murder Rosen. Rookie. Cam Whitmore. Dobry rookie. Hunter Tyson. Denver. Brooklyn Cam Thomas, to już bazóweczka i chyba Lucky. Luck of the Lottery. Jet Howard. Jet Howard Lando. Hyper, hyper, hyper. Ach. Miami Heat, Tyler Hero. Ach, szkoda, że nie Hakes. I Silverek. Cleveland Cavaliers, Zemoni Bates. To dobry ruka. Zemoni Bates, Cleveland Cavaliers. No dzisiaj też chyba Cleveland. Tak coś kojarzę, że całkiem sympatycznie. Emoni Bay Silver. Clement Cavaliers. Dennis Schroeder. Bobo i Jalen Duren. No i tak to się przedstawia sytuacja. Mniej więcej co by tu rzec. Grubego hita brakło. Coś tam było. Rukasy. Jakieś powpadały. O kurczę, nie te slajdy chyba wciągłem.
Wiem jakiś. Zaraz zrobimy tutaj rekapik. No tak średnio na jeża. Szału jakiegoś wielkiego nie było. O, co dobrego z Prisma, że jednak jest, że są autografy, jest dużo, 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 dużo kart limitowanych też w stosunku do innych na przykład serii. Ale jakiegoś tam grubasa to myśmy tu nie było wielkiego. Autografy Ricky Council, czwarty, jakiś tam, czwarty, nie mylić z piątym. I Bryce na S, to jeśli chodzi o autografy. Dobra, jeszcze parę chociaż kart powrzucam do folijek i już wam zaraz zrobię tutaj rekapa. A tam mówię, zachwytów nie było raczej za wielkich tutaj. Brakowało takiego pierdylnięcia, bym powiedział. Rocky, no Rocky 4, dokładnie. Rocky 4. Dobra, jeszcze te dwie. Już momento, będzie rekap. Wrzucę jeszcze te parę kart. I... Tak dzisiaj prawie porówno, prawie. I ma prawo się cenić. I tak powiem wam, że w tym roku są ceny w stosunku do tego, co można wyciągnąć z potencjalnego boksa, jak dla mnie są tanie. Nie wiem, czy na najbliższe, ale gdzieś tam na pewno się pojawi wcześniej czy później. Takie są przynajmniej te... takie są, Kuba, przynajmniej plany. Na razie troszkę ja mam pewne rzeczy opóźnione i tak dalej, ale tam już bez szczegółów. Trochę będzie trzeba się przebolać z pewnymi rzeczami na razie, żeby to gdzieś tam szło tak, żeby było faktycznie premiery, kiedy premiery i tak dalej. Trochę powalczymy jeszcze, żeby to, ale wszystko na dobrej drodze do tego, żeby wszystko było tak, jak powinno być po amerykańsku. Dobra, to lecimy z recapem. Jeszcze Rocky 4 był. No właśnie, Rocky 4 autograf. Kurka, czego chcieć więcej? Nie, no słabsi zawodnicy, jeśli chodzi o limity. Ale co do Prisma jeszcze, jak ktoś by tutaj mówił, ja się nie dziwię, że się tak ceni. Bo jeśli jest do wyciągnięcia karta kłęby jamy za jakieś horrendalne pieniądze, gdzie możesz za to sobie willę z basenem wypuścić, no to ja się wcale nie dziwię. Jak dla mnie to i tak... Chociaż jak widzę, obserwuję mniej więcej w Stanach Zjednoczonych breaki, to potrafią być na przykład dwa razy droższe niektóre. Widziałem takie przypadki, jak na przykład ten, co dzisiaj otworzyliśmy. Także to może być tak, że ten Prisma będzie 3-4 razy, jeśli oczywiście będzie dalej tak Wiktor latał jak lata. Teraz jest jeszcze taka dostępność tego wszystkiego, więc jest ok. A później się nie będę zdziwił, jak będzie koło 15 na przykład sobie latać. No tak. No tylko kwestia trafienia odpowiedniego boksa, no wiadomo. Rukasówki, Kejson, Davis, Hendricks, Breeze na S, Wong, Bailey, Klubali, Black, Whitmore, Tyson. Ale jak popatrzycie, jak się teoretycznie płaci za niektóre boksy, gdzie można wyciągnąć. To znaczy, tu jest bardzo duże przebicie, jeśli chodzi o to, co jest do trafienia za cenę. Co jest? Oczywiście to mówimy o topowych kartach, zwłaszcza jednego tutaj pana. Jet Howard, Hodge, Hawkins, Podziemski, Johnson, Oscar, Shepard, Black, Antony, Scott, Vezenkov, Tubelis, Hendricks, Koulibaly, Hauser. To jest pan Petrusev, Rhys Murray, Trotter, Wilson, Rupert i Colby Jones. Ok, i zobaczmy tutaj dalej. Jest LeBron, Fireworks, Jalen Green, Fireworks, Frotal, KD,
Malik Beasley Silver, Terry Crew Hyper, Johnny Nunez Red Ruby, D'Angelo Silver, Houston Silver, Kaleidoscopic Insercik, Giannisa, Rui Hachimura Red Wave, Kaleidoscopic Galanto, Manu Red Wave, Johnny Billy, Gary Trent Red Wave, Prince Break Career Ring, Cuffs Silverek, dla Orlandu Joe Ingles, Red Ruby, Kaleidoscopic Lavin i Silverek Colin Sexton. Wszystko? Wszystko, dobra. Okay. Chociaż fajnie Prisma do jakiegoś mega zrobić i na przykład coś jeszcze wrzucić takiego. A, to będziemy myśleć. Kaleidoscopic, Luka, Doncic, Silver, Brandon Miller, Lucas, Tyrese Halliburton, Silver Fireworks, Emoni Bates, Silver Rookie, Luck of Lottery, of the Lottery, Grady Dick, to jest Silver, Nick Smith, Junon Harper, wersja dla Charlotte, Miles Turner, Blue, wersja do 199, Joe Harris, White do 175, Mobley, Orange, to jest Cleveland Cavaliers, do 49, Bryce na S, Auto Chic Sensationals, Blue, wersja Signatures, Ricky, Rambo, czwarty, Conceal, oczywiście limitka do 49, Grady Dick do 109,9 dla Toronto, Rookie Blue, Red Wave Jerez Walker do 7,5, oczywiście też Rukas. Okej, okay, tyle na dzisiaj. Szału nie było. Z ręką w nocniku mówię, szału nie było.